Dzisiaj mamy 3 kwiecień, przyjechałem na Starorzeczy w Skrzypiowie. Przed chwilą przyjechałem, jest po 11. Dzisiaj bardzo fajny dzień, no tutaj widzimy, że ktoś wypala z traw, bo tam działki są obok. Trochę mnie zadymia. Co mogę powiedzieć, no zobaczymy, co się będzie działo. Dzisiaj będę łowił na spławik. Tutaj mamy wędeczkę, spławiczek. Na spławik. Bo co dzisiaj mam? Kukurydza, białe robaki, trochę chleba, 2 wędki właśnie. Może jedną staw wezmę na grunt, no zobaczymy. Bardzo fajne Starorzecze obok Pińczowa. Naprawdę polecam. No zobaczymy, mam nadzieję, że coś łowimy. No to zaczynamy. Jak widzimy, łowię tak kilka metrów od brzegu, o kilkanaście tak właśnie na środku tego małego zbiornika. Nie wiem, czy widać, będzie widać. Co niepokojące, to to, że zaczyna minimalnie kropić. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Już złapałem pierwszą płotkę, no nie minęło może 5 minut nawet. Malutka płoteczka. Zobaczymy. Zobaczymy. Już ją wypuszczam. Bardzo fajnie ubarwiona, czerwona, wypuszczamy, niech sobie płynie, popłynęła. Na grunt cały czas biorą sumiki karłowate, nie da się nic z tym zrobić, no cóż, cholerstwo bierze i tyle. Nie wiem, czy u was też na łowiskach są, no to bardzo duży szkodnik, one wyjadają ikrę, to nie jest polska ryba, tylko to jest sprowadzona tutaj. No i to tak się szybko bardzo rozmnaża, cholerstwo, że jest koniec. No powinniśmy już po złowieniu takiej ryby nie wrzucać jej do wody, tylko wrzucić ją w szachy i zabić ją, bo to jest szkodnik tutaj w polskich wodach. Cały czas już chyba 7 złapałem na grunt, tylko na grunt, bo one w mule siedzą i tak biorą. Nadal jestem nad wodą, bardzo fajna pogoda. Łapę cały czas praktycznie takie płotki. Non stop, jedna za drugą. Oczywiście wszystkie rybki wracają do wody. Zobaczymy, jak popłynie. Poszła. W siatce mam 2 duże płotki. Bardzo ładna pogoda, wyszło słońce. Cały czas ciągnę w płocie. Jedna za drugą, można powiedzieć. No nie mogę tego nagrać, ale wypuszczam od razu cały czas ryby na bieżąco. Te 2 w siatce mam, te większe, to też je później wypuszczę tak na sam koniec, na podsumowanie, żeby zostało. No mamy ten 3 kwietnia. Bardzo piękna pogoda, nie spodziewałem się, bo to teraz ostatnio to było, były takie trochę gorsze dni. Bardzo fajnie, o właśnie widzimy, mam branie. Nie wiem, czy to widzieliście. Czy to widać? Było branie na spławiku. No zobaczymy. No właśnie branie są często, łowię na białe robaki. Na grunt mam na kukurydzę. Taką kanapkę mam na gruncie, czyli kukurydza i białe robaczki. Próbowałem też na czerwonego, ale akurat nie było efektów, właśnie mam branie. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Ciężko tak łowić i mieć jeszcze i trzymać w jednej ręce telefon. No ale popatrzymy. Jest. Zaraz będziemy mieli.
Tak jak wcześniej mówiłem, biorą małe płotki. Mamy małą płoć. No to będę kończył, żeby ją wypiąć. Jest już 3:30, więc trochę na rybę byłem. Będę się już zbierał. Jeszcze ta wędka stoi na splawik. Na grunt już zwinąłem. Może wypuścimy te płotki, które tutaj mam. Zobaczymy te dwie płocie. Bardzo fajne. To już wypuścimy je szybciutko, żeby się nie męczyły za bardzo. Jeśli chodzi o podsumowanie, to mogę powiedzieć, że dzień udany. Bardzo fajna. Bardzo fajna rybka. Bardzo fajna. To jest najfajniejsza. Ileż ona ma? Rozmierzymy. Ona ma. Fajna, gruba płoć. No, 27 cm, ale bardzo gruba. Już je wpuszczamy. Zacznijmy od tej większej. Zobaczymy. No i tak podsumowuję dzisiejsze wędkowanie na Starorzeczu. Poszła. Drugą. Poszła. Oceniam wędkowanie za bardzo pozytywne. No i myślę, że jeszcze w tym tygodniu się wybiorę na ryby, bo mam wolne. No to na razie.